Było jak w domu, bo to dla nich drugi dom. Pewno jest to pewien rodzaj integracji, to raz, a dwa, jakby przedłużenie tego, co mamy na sobie. To wprawdzie codziennie nie łamiemy się okładnie, to jest fakt, ale to powoduje jedną cenną, najważniejszą sprawę, że jesteśmy razem, spotykamy się, rozmawiamy ze sobą. Życzę sobie koleżankom wszystkiego dobrego, zdrowia, pogody ducha, zadowolenia z życia. No i cóż, najważniejsze zdrowie. Po raz pierwszy w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożencinie zorganizowano Wigilię. Jestem zachwycona. Myślę, że najbardziej zachwyceni są nasi mieszkańcy, którzy, tak jak pan powiedział, spędzają święta Bożego Narodzenia po raz pierwszy w tym domu. Staraliśmy się z personelem, żeby to święto było bardzo uroczyste, żeby spotkanie było bardzo uroczyste i myślę, że tak to właśnie wyszło. Widzę zadowolenie, widzę uśmiech na twarzach naszych mieszkańców, a to dla mnie najważniejsze. Wzięli w niej udział nie tylko pensjonariusze, ale także ich rodziny, personel i zaproszeni goście. Naszym marzeniem była budowa tego typu ośrodka, który będzie stwarzał możliwości dla osób, które nie mają własnego domu, dla osób chorych, dla osób starszych. I ten dom po kilku latach inwestycji, inwestowania, budowy powstał, rozwija się pięknie. Można powiedzieć, że coraz więcej podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Mieliśmy limit 34 osoby. Na chwilę obecną występujemy do wojewody o zwiększenie z racji tego, że jest wiele osób oczekujących. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo ideą tego ośrodka była służba drugiemu człowiekowi. I my jako gmina Bożencin, jako regionalne centrum, jednostka tej gminy, doskonale w tę ideę się wpisujemy. No, słyszeliśmy, tutaj wypowiadali się mieszkańcy DPS-u, że są bardzo zadowoleni z tego, że mogą właśnie tutaj przebywać, że mają stworzone bardzo dobre warunki i staramy się jako gmina, a przede wszystkim kadra regionalnego centrum o to, aby tym mieszkańcom nie tylko zapewnić tą opiekę całodobową, również medyczną, ale przede wszystkim i życie kulturalne, stąd zaangażowanie zespołu szkół, który ściśle współpracuje z Regionalnym Centrum, gdzie przychodzi młodzież pomagać podopiecznym jako wolontariusze, ale również angażuje się w życie kulturalne w przypadku organizacji różnego rodzaju, czy imprez, czy występów. Dla nas bardzo ważne jest to, aby stworzyć drugi dom dla tych, którzy go nie mają, dla osób chorych, dla osób potrzebujących, leżących, obłożnie również chorych. I tutaj właśnie ten drugi dom znajdują, przebywając do Bożencina, zamieszkując w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej. Były jasełko, łamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Aniołowie się radują pod niebią.